Wakacyjne powtórki zespołu adwokackiego Dyskrecja. Dyskrecja. Niech pani pisze. Zespół adwokacki Dyskrecja. A niech już pani lepiej pisze fiurem. Dyskrecja. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No i doczekaliśmy się. Tak? Czego? W zasadzie niczego. No to o czym my właściwie mówimy? Prawda? O niczym. O telewizji. A to rzeczywiście o niczym. No. Słuchaj, czy zgodzisz się ze mną, że największą zmorą dla telewizji są powtórki? No, zgodzę się. Mnie osobiście przyprawiają o płacz. Na przykład, gdy zaczęli powtarzać Znachora, to pierwsze 5 razy płakałem ze wzruszenia. Wiesz, jak Franceski mówi, proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. A potem? No, cóż, przez 15 następnych emisji płakałem ze śmiechu, a od 3-4 lat płaczę z bezsilnej wściekłości. No. Ach, nie mam dla ciebie dobrych wieści. A co, znowu będą powtarzać na wszystkich kanałach Znachora co 3. niedzielę? Gorzej. No nie mów, gorzej już być nie może. Może. Zaczynają powtarzać wiadomości. Nie opowiadaj. A tak, zaczęło się niewinnie od powtórek prognozy pogody. To nic trudnego. Tam, gdzie wskaźnik trafności przewidywania temperatury, opadów i wiatru był wysoki, pozostał wysoki. Gdzie niski? Niski. No, logiczne, logiczne. Jasne. Mechanizm jest prosty. W komputerze masz statystykę, patrzysz za okno, czy pada, wprowadzasz do programu datę, na oko zachmurzenie w procentach i program sam wybiera, z którego roku i z jakiego dnia puścić prognozę. Czysta oszczędność. Sprzed ilu lat są te prognozy? Nawet i sprzed 10. A i co? I nikt nie zauważy, że prowadząca program Pogodynka czy Pogodynek nagle odmłodnieli? Ale sprzeciwnie, słuchaj, zauważył to prawie wszyscy. Ale natychmiast po prognozie pojawia się reklama cudownego suplementu diety. Wygładzającego zmarszczki, odsiwiającego, powodującego odtworzenie cebulek włosowych. Tak, wyszczuplającego. Czyszczącego zęby i hamującego wzdęcia. No i wszyscy myślą, okej, oni odmłodnieli, to ja też to kupię, no tak. Ale to nie wszystko. Aha. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy. Kadrowcy w telewizji mają w swoich zapisach wszelkie dane na temat poprzednich emisji. Na przykład, kto prowadził program na kacu, kogo nie popudrowali jak należy przed puszczeniem na wizję i inne tego typu donosy. Można więc wybrać do emisji prognozę nawet sprzed 10 lat, której prezenter czy prezenterka wygląda starzej niż dzisiaj. No, jest wiele takich przykładów, widziałem sam. I to dopiero jest majstersztyk. I to dopiero jest majstersztyk manipulacji. Chucpa, makiawelizm medialny i ściema. Zapraszamy na przerwę. Przerwę na reklamę. Przerwa na reklamę. Reklama. Pogodne są mapy pogody. Nie ma w nich fałszu i problemu granic. Na liniach wiatru tkwią białe okręty i świecą porty, których nie ma na nich. Pod czarną kreską niewidzialne deszcze, obok nietrwałe strefy przejaśnienia. Mokrej od opadów ciągłych.
ciebie, rysowniku map. Brak mi ciebie, kluczniku, od bram Disneylandu. Rozumiem, że mamy do czynienia z klimatem, który sprzyja nadawaniu powtórek prognozy pogody. Ale jak się ma sprawa z wiadomościami? Mechanizm doboru wiadomości do powtórki jest trochę bardziej skomplikowany. To oczywiste. Przede wszystkim należy na początek puścić kilka drastycznych doniesień z zamachów, katastrof, wypadków, masakr, powodzi, kryzysu w Grecji i wypowiedzi naszych paru polityków o 100% bezpieczeństwie energetycznym kraju. No tak. Widzowie widzą, że nie ma w tych wiadomościach niczego nowego i całkowicie odwracają uwagę od tego, co na ekranie. Czekają na sport i pogodę. I tu spokojnie można dawać wszystko, co było, byle dźwięk się zgadzał. No, rozumiem, na przykład powtarzamy po raz nie wiadomo, który relacje z obławy na dealerów narkotyków, kolejne informacje o fiasku rozmów związków zawodowych, no, z ministerstwem jakimś tam, prawda, zapowiedzi strajku na kolei, kryzys na zachodzie wschodu, kolejne haniebne i prowokacyjne wypowiedzi Czechów i Słowaków dotyczące naszej żywności, tak? Tak, tak. Oczywiście przed sportem można dać na odczepne coś aktualnego. Tak, na przykład? Na przykład w kąciku kulturalnym informacje czy migawkę z kolejnego ślubu megagwiazdy. No a co się stanie, jak powtórzą wiadomość o dymisji rządu? Ależ już powtórzyli. I co? I nic. No, ale powtórek wiadomości sportowych jeszcze nie ma, prawda? Na razie nie, chociaż pracuje się nad tym dość intensywnie. Wiesz, żeby czymś zająć czas antenowy, przeprowadza się transmisję z nieistniejących zawodów, a na planszy widać zdjęcie sprawozdawcy. Wiesz, taka mała modyfikacja pomysłu z filmu o Stingu. A, Żądło. Tak. A czy w tym powtórkowym szaleństwie nikt się nie boi jakiejś mega wpadki? Bo to jest, wiesz, no... Tak, tak. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba uważać. Zwłaszcza przy takich doniesieniach, które pojawiają się rzadko. Mhm. Otóż ostatnio relację z rozmów premiera z prezydentem zilustrowano przedwojenną kroniką na moście Poniatowskiego z czasów przewrotu majowego. I bez przeprosin się nie obeszło. Ale to wypadek przy pracy, tak. Na no, ogół wszystko udaje się tak, że mucha nie siada. No, w sumie przecież niczego złego w tym nie ma. W czym? No w tym, że się powtarza rzeczy już sprawdzone. Duszą rozdartą, wysoka izbo, muszę tu rozgryźć twardy orzech. Mam do wyboru ocalić twarz, lecz jednocześnie stracić głowę. Głowa to głowa, każdy z nas jest przywiązany do swej głowy. Wszak już nie jeden stracił twarz, a żywot wiedzie komfortowy. Ocalić twarz, ocalić twarz. Czy niezbyt wiele mi się marzy? Może ocalić cząstkę twarzy, na przykład czoło albo nos. Ocalić twarz, ocalić twarz. Czy niezbyt wiele mi się marzy? Może ocalić cząstkę twarzy, podbródek lub kąciki wark. Pośród przyjaciół, przy kolegach można udawać wieczną grypę. Dolną część twarzy, której nie ma, nosić ukrytą pod szalikiem. Gdy tracisz dla odmiany czoło, można na uszy wcisnąć czapkę. Z pełnym fasonem na wesoło, nikt się nie kapnie, nikt się nie kapnie. Ocalić twarz, ocalić twarz. Czy niezbyt wiele mi się marzy? Może ocalić cząstkę twarzy, na przykład czoło albo nos. Ocalić twarz, ocalić twarz. Czy niezbyt wiele mi się marzy? Może ocalić cząstkę twarzy, na przykład czoło albo nos. Czasami tylko, gdy przed lustrem dokonasz spisu inwentarza, to wieje z lustra zwykłym smutkiem z nieistniejącej prawie twarzy. Ocalić twarz, ocalić twarz. Czy niezbyt wiele mi się marzy? Może ocalić cząstkę twarzy, na przykład czoło albo nos. Ocalić twarz, ocalić twarz. Czy niezbyt wiele mi się marzy? Może ocalić cząstkę twarzy, podbródek lub kąciki wark.
zwyczajny. Dzień dobry. Czy to zespół adwokacki Dyskrecja? No, dzień dobry bardzo. Zapraszamy, panie Jacku, to my. No przecież nie pierwszy raz pan do nas przychodzi. Co pana sprowadza? A bo taki skołowany jestem, przepraszam, bo wie pan, bałem się, że numer na domofonie będzie zastrzeżony i już się w ogóle nie dodzwonię. Ale co pan opowiada, panie Jacku, potrzebna jakaś porada? Tylko przypominam, że terminal nieczynny, gotóweczka... Tak, mam gotówkę, tylko niech pan posłucha mecenasie. Bo ja potrzebuję pomocy w sprawie patentu i to, wie pan, jak najszybciej, zanim ktoś inny zdąży zastrzec. Ale bez obaw, zdążymy. Nie wiem. Już jak się tak tutaj spieszyłem, wie pan, biegłem na tramwaj, patrzę, znak drogowy, taki duże R na niebieskim tle. R? No R. To tak stoję i gapię się tak, nie? Co to jest to R? A tu ktoś jakiś tam parkujący się drze do mnie. Parking jest zastrzeżony! To słowo, to się pan tak gapi, głupio, nie? No, jak zastrzeżony? No, podobno zastrzeżony, że nie można już P, tylko R. No to pobiegłem potem na T, na przystanek, nie? A tam na trójkę. A pan z Zabrza? Nieważne, nie ma czasu. Czekam. Jeżdżą inne linie, proszę pana, ale nie trójka. W końcu się pyta jakąś kobietę, a ta mi tłumaczy, że trójka została zlikwidowana, ponieważ jej nazwę zastrzegła sobie pewna stacja radiowa. I podobno próby wprowadzenia jakichś oznaczeń zastępczych na tę trójkę, na przykład 2+1, też się nie powiodły, bo wszystko już jest opatentowane, zarezerwowane. Po prostu paranoja. Musiałem jechać z przesiadką i jeszcze dojść pieszo, nie? Nawet nie mogę panu powiedzieć na to okej, bo wie pan, że też pewna rozgłośnia oka sobie zastrzegła, prawda? No, wie pan, po drodze to się nawet głodny zrobiłem. Rozglądam się za jakimś pieczywem. W końcu środek miasta, a tu nic. A bo, panie Jacku, teraz nazwa piekarnia jest zastrzeżona przez inną firmę, która akurat u nas nie działa, no prawda? No źle pan szukał. Aż mi kiszki, proszę pana, zaczęły marsza grać. Na początku się dobrze szło do tego marsza, ale później już nie mogłem tego słuchać. Zacząłem sobie pogwizdywać. No. Wyskoczyło nagle na mnie jakiś dwóch na czarno ubranych dryblasów w ciemnych okularach i do mnie. Pędziemy! Za co, panie Jacku, za co? Dokładnie tak ich pytam. A to oni, że ten marsz, który sobie pogwizduję, to przecież nie moja kompozycja. Na Chopina nie wyglądam, a na spadkobiercę tym bardziej, a śmiem odtwarzać publicznie. No, takie prawo, panie Jacku. Właśnie, poleciałem jeszcze przeczytać, czy coś się w tym zmieniło w ogóle gdzieś. W kiosku się nawet nie dogadałem, proszę pana, bo nie można powiedzieć do sprzedawcy, że chcę gazetę czy dziennik, bo te słowa też zastrzeżone. No dobrze, ale jak możemy panu pomóc? Pomóc, szybko, proszę pana, trzeba zastrzec mój wynalazek, taki domowy. Mm-hmm. Otóż, opowiem. Mam jabłonkę przed oknem, na drugim piętrze, tak, na wysokości tam okna. Gratuluję, tak. Nie każdemu się trafia, ale jabłko to już jest zastrzeżone. Jak nic innego na świecie, wie pan. Ale, proszę pana, nie. Ja sobie chciałem te jabłka zbierać i zjadać, tak? Ale, jak wie pan, kombinowałem tam z jakimiś wysięgnikami, żeby przyciągnąć tę gałąź i tak zwykle mi potem te jabłka brzdęk spadały na beton, a czasem na głowę jakiegoś przechodnia. Będzie sprawa o naruszenie nietykalności. Jakoś dotychczas się zawsze wymigałem. Tłumaczyłem, że jakiemu Newtonowi uderzenie jabłkiem bardzo dobrze wpłynęło na intelekt i o patent... Odkrył grawitację dzięki temu. No właśnie. Chwileczkę, a czy można opatentować grawitację? Panie Jacku, spoko. Trwają prace, także do rzeczy. Do mojego wynalazku. Otóż proszę pana, zrobiłem sobie z 1,5-metrowej rury plastikowej i kilku cegiełek. O, takie urządzenie. Widzi pan? Tu jest rysunek. No. I przez okno tę rurę i klik, i tak się, proszę pana, wciągnąłem w to chwytanie tych jabłek, że zebrałem wszystkie, nawet te niedojrzałe. Wie pan tak, co? Jabłko przez okno. To są symbole zastrzeżone przez ogromne koncerny informatyczne. No nie ma mowy. No. Klik. Rury 1,5 metra? Metro jest nazwą, o którą się toczy spór między wielkimi firmami. A pan tu wyjeżdża z czymś takim. No plagiat, proszę pana. No, niech pan to zniszczy jak najszybciej. Wtedy jeszcze wszystko zostanie między nami. No. Moment, tak się zżyłem. To bardzo dziękuję i przepraszam. I bardzo przepraszam. I do widzenia bardzo. Nie, panie Jacku. Do widzenia bardzo to już my mamy zastrzeżone. Także też... Co? No to w takim razie co ja mam robić, proszę pana? No przecież to wszystko jest już opatentowane, wymyślone, zastrzeżone. Niech to copyright trafi, no. Spokojnie. Przez to wszystko nic już mi się nie chce. Nic nie będę robił, tylko będę siedział i będę się lenił. Panie Jacku, głowa do góry. Możemy być pierwsi. Ale co? Opatentujemy pana lenistwo. Co? No, jak to? No zostanie pan leniem patentowanym.
Ale naprawdę, panie Mesenasie, no to fajnie, to jest pomysł, to dziękuję. No. Fakturka, pan Jacku, gotóweczka oczywiście. Oczywiście. Do widzenia bardzo. Do widzenia i nareszcie sobie odpocznę. To był bardzo wiosenny cukiernik. Lubił śpiewać basem przy pracy. Jego torty to nie były zwykłe torty, lecz radosne, waniliowe poematy. Aż raz strasznej się nabawił alergii. Może sprawił to alkohol, może nerwy. Cisnął w kąt worek mąki i wypiekacz i rozpłakał się nad losem człowieka. Księżycową pustką tchnął warsztat, a on grał Vivaldiego i Brahmsa. Zaś klientom kiszki grały marsza i płonęła w nich szewska pasja. Życie jest słodkie, każdy wie, jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się weź. Panie cukiernik, czyś pan jest wąszy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go mać. Bez łobuzerii, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik, lecz wystarczał błękitny Picasso albo wiersz jasnorzewsko-pawlikowski, a już coś go chwytało za gardło i we łzach własnych brodził po kostki. Sztuka jako życia namiastka, cukier puder w śnieżnej zamieci. A tam, gdzie żyje szczęśliwy ciastka, tam i ludziom jest lepiej na świecie. Bo życie jest słodkie, każdy wie, jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się weź. Panie cukiernik, czyś pan jest wąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go mać. Bez łobuzerii, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik! Panie cukiernik! Panie cukiernik! W takim razie żegnają się z państwem autorzy i wykonawcy. Daria Pakosz, Andrzej Błaszczyk, Wojtek Kolondra, Bronisław Opałko, Jacek Łapot, Zdzisław Zeman i Zbyszek Malecki. Do widzenia państwu. Do widzenia bardzo. Słuchaj, powiedz mi tak poza anteną, dlaczego nie poszła reklama? No, w odwecie. Jak to w odwecie? No, przecież nie będziemy reklamować czeskiego mięsa. Dyskrecja. Audycja nie zawierała, ale...